kreatywnej. Dzisiaj hol wyprzedażowy moich rzeczy. Bardzo Was przepraszam, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo gorąco i duszno tutaj. Także z góry przepraszam za mój dzisiejszy wygląd, tak wyglądam na zmęczoną. Kochani, przechodzę do rzeczy. Zobaczycie same takie najfajniejsze rzeczy, które mam na Vinted. Pokażę Wam jakieś tam stylóweczki, przebitki i te rzeczy są od kilku do kilkunastu złotych. Dwie czy trzy rzeczy tutaj są trochę droższe, to ze względu na to, że to są bardzo markowe rzeczy, mega materiał, z mega świetnych materiałów, także no to są takie wyjątki, ale za to są wyjątki, które i tak są bardzo dużymi okazjami w stosunku do wartości tych rzeczy. Także kochani, jedyny problem, który możecie mieć z moją sprzedażą, to jest to, że ja sprzedaję tylko przez paczkomat, bez etykiety, więc wysyłka tak minimum 13 zł wyjdzie. No i to jest trochę koszt, dlatego też ceny w ogóle tych rzeczy są niskie, jak na jakość tych rzeczy, to jest naprawdę jak najniższe daję te ceny. Po prostu chcę, żeby ktoś te rzeczy nosił, miał, więc naprawdę w sumie nawet z wysyłką to będą groszowe sprawy de facto. I kochani, zapraszam Was już teraz serdecznie, będę pokazywać jakieś tam przebitki, stylóweczki, no i tam mówić podstawowe rzeczy o tych rzeczach, wymiary i wszystkie inne takie szczegóły będziecie mieć już w aukcjach Vinted. Bardzo Was też zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i jeśli jeszcze mnie tak dobrze nie znacie, to pokazuję rzeczy second handów, rzeczy vintage i w ogóle modę ekologiczną, a na moim kanale znajdziecie też tematykę eco-DIY, lekcje plastyki dla dzieci, takie bardzo kreatywne, też związane z ekologią między innymi, także i muzykę oczywiście też, bo jestem też muzykiem, także zapraszam jeszcze raz serdecznie. No i kochani, przechodzę do rzeczy, wyjątkowo dzisiaj nie jestem ubrana w nic, co sprzedaję, po prostu jest bardzo, bardzo ciepło i to jest jedyna sukienka, którą teraz mogłam bez problemu założyć. Kochani, zacznę od akcesoriów, a to dlatego, że są to wyjątkowe rzeczy. Buty, ogólnie buty. No i naprawdę są fajne, także będę mówić jaki rozmiar i tak dalej. I zacznę od razu z grubej rury, jak to mówią, bo pierwsze buty to są vintage buty od Prady. I to są oryginalne buty zakupione za granicą w vintage shopie. Kochani, oczywiście przebitki tam będziecie mieć tych butów. No to wiadomo, to są buty vintage, więc no nie spodziewajcie się, że one będą w takim stanie, jakby były nowe ze sklepu. To jest chyba, myślę, że oczywiste. Natomiast są naprawdę w dobrym stanie i zobaczcie na przebitkach, przepiękna skóra, przepiękne wykonanie tych butów. Wszystko tu jest z takiej bardzo, bardzo delikatnej skórki i wiecie co, te buty są na mnie o rozmiar za duże, bo one mają tutaj rozmiar 37, uwaga, to nie jest 37. Chyba, że ktoś ma takie bardziej szerokie stopy i taką dużą siódemkę, no to może być dobre. Natomiast ja mam wąskie dosyć stopy i ja mam taką typową, nawet minimalnie może taką większą siódemkę, no i one są na mnie za duże i za szerokie. I no niestety to się nabrałam troszeczkę, bo kupiłam to za pośrednictwem kogoś te buty, bo po prostu są przepiękne. No i myślałam, że się uda, ale niestety to raczej na 38 i raczej, no jak ktoś ma bardzo wąskie stopy, to będzie za szerokie trochę, ale są naprawdę śliczne, no i po prostu ten styl jest mega, takie jazzówki trochę w białym kolorze, taki biały ekry, ale to nie jest taki beż, to jest jednak taka raczej naturalna biel, jak się to mówi. No i one będą przepięknie wyglądać do spodni rurek, nawet do sukienek boho, do takich tego typu stylówek, uważam, że będą rewelacyjne po prostu. Bardzo eleganckie, bardzo szykowne, no i naprawdę są niedrogie, także bardzo Was serdecznie zachęcam, bo to jest taka perełka i no i za tą cenę naprawdę uważam, że vintage'owych butów od Prady nie kupicie. Oczywiście całe są na skórze i tak dalej, no także bardzo, bardzo niska cena i no i po prostu kupujcie, jeżeli Was coś takiego interesuje. Kolejna rzecz to też buty i też za duże. Tym razem to jest 39 rozmiar, ale 39 takie troszkę mniejsze. Jak macie takie 39 bardziej w stronę więcej niż większe 39, no to nie. To będą te buty trochę za ciasne na Was. To są takie bardziej 38,5, małe 39. No i raczej na też węższe stopy. To nie są buty dla osób, które takie mają takie, trochę taką szerszą stopę. Ale są świetne, to jest monsun, one są całe ze skórki, oczywiście oprócz samych tutaj podeszw, ale nawet te obcasiki, zobaczycie na zdjęciach, są takie jakby tutaj skórą
tymi paskami skórzanymi oklejane i to jest skóra wężowa. Przepiękne, naprawdę. Zobaczcie na detale tych butów, one są w bardzo dobrym stanie, tu się nic nie dzieje z nimi. No i przepiękny kolor, świetne są, bo są takie, takim ciemno-stalowo-granatowym i z czarnymi oprzyciami i mają bardzo precyzyjne, bardzo ładne te oprzycia i te wszystkie tutaj detale są bardzo ładnie zrobione. To są takie lekko vintage buty, ale w takim stylu, że spokojnie możecie je nosić dzisiaj na elegancko, a nawet do pracy, do jeansów, bo to jest świetny kolor, który będzie bardzo fajnie na przykład na jesień wyglądał i do jeansów, i do sukienki, i do spódnicy eleganckiej. Bardzo uniwersalny według mnie krój i przez te paseczki też są bardzo wygodne i one nigdzie nie są takie tak zrobione, żeby gdzieś się wbijały, uwierały. Także naprawdę Wam bardzo polecam te buty. Bardzo mi szkoda, że do tej pory się one nie sprzedały, ale po prostu jakby nie spasowały nikomu rozmiarem. Oczywiście długość wkładki wszystkich tych butów będzie podana w aukcji. No i kolejne buty zmierzyłam tutaj do tej stylówki, którą mam na sobie. To są 37 tym razem ze skórki New Look. I tutaj jest napisane White Fit, to znaczy, że są szersze takie. Mają takie, właśnie dlatego nie są na mnie dobre. To są japoneczki z zamszowej, naturalnej skórki, bardzo wygodne. Tylko wiecie co, ja mam bardzo wąskie stopy i wysokie sklepienie stopy. No i po prostu na mnie wiele takich butów tutaj jest troszkę za krótkich, właśnie jakby w podbiciu. Natomiast znowuż są na mnie lekko za szerokie, przez to pewnie, że właśnie to jest przewidziane na szersze stopy, dokładnie. No i właśnie ja mam zawsze problem z tymi white fit, z tymi szerszymi trochę butami, że mi kłapią i to się niewygodnie nosi. Ale są naprawdę świetne, takie trochę w stylu boho, indiańskie i mega wygodne. I tutaj są też wyłożone naturalną skórą. Tu wszędzie to jest naturalna skórka, tu nic nie uwiera. I są też bardzo, bardzo taniutkie, bo staram się po prostu dać im drugie życie. No i ostatnie dzisiaj buty. To są takie Cork Ease, bardzo fajna firma, bardzo Wam polecam te buty. Ja strasznie lubię te buty i bardzo żałuję, że nie mogę ich nosić. Próbowałam, uwierzcie mi, bo to jest 36, ja czasami wchodzę w 36, szczególnie na obcasie. Jakby długość nawet tej podeszwy jest ok na mnie, zobaczcie sobie tam na przebitkach. Natomiast te paski tutaj skórzane są jakby, tu jest regulowane, no bo na podbiciu możemy sobie zapiąć na różne dziurki, ale ta pięta jest na stałe. I no i tutaj jakby to była dla mnie największy problem, bo ja po prostu się nie mieszczę jakby w te paski. Tutaj są za wąskie te buty i jednak noga po jakiejś chwili zaczyna mnie boleć, bo zbyt mi to dociska stopę, wiecie? I one też są raczej, nie wyglądają może, ale są raczej tutaj węższe właśnie, też nie na jakąś szeroką stopę. Mimo że 36, to nie możecie mieć zbyt szerokich właśnie stóp, tym odwrotnie do tamtych butów, co poprzednio. No i są w idealnym stanie, zobaczcie sobie. I takie bardzo modne właśnie na tych grubych podeszwach. I całe są ze skóry, wszędzie tutaj jest skóra, no nawet zobaczcie tutaj te pięty, te wszystkie, te są obite skórą właśnie i one są w idealnym stanie, także polecam Wam bardzo te buty, bo naprawdę bardzo mi szkoda, żeby się zmarnowały i są świetne, po prostu świetne i są bardzo wygodne. Gdyby nie to, że mnie po prostu na wielkość zbyt dociska, to one w nich można cały dzień człapać, mimo że jakby to są takie rodzaje korków, także super, super rzecz. No to tyle, jak chodzi o buty, to teraz przechodzę do sukienek. No i tak, zacznę od sukienki, którą mam długo bardzo w szafie i uważam, że jest prześliczna ta sukienka. To jest niestety poliester, ale jest bardzo fajny. Nie jest to takie jakieś mega folia plastikowa. I jest taki z takich trochę bardziej takich, może ja wiem, mięsistych tych poliestrów. Ma świetne rękawki, zobaczcie, z takimi bufeczkami tutaj. No i piękny kolor, naprawdę. Wzór i kolor tej sukienki i w ogóle krój tej sukienki są rewelacyjne. Ja po prostu mam tą sukienkę już trochę za długo, mam dużo tych sukienek, no i teraz w zasadzie głównie noszę jedwabne sukienki, więc po prostu stwierdziłam, że sprzedam ją, bo może ją miałam na sobie raz w ciągu ostatnich 2 lat, więc nie ma sensu. Mimo że naprawdę jakby wyglądowo i kolorystycznie ona mi się mega podoba, jest świetna. To jest 30, to jest MK 38, na 36, zobaczcie, ja mam 36 typowe i jest dobra na mnie ta sukienka. Trochę mam luzu w niej, więc mogłaby być, ale dobrze, bo jak to nie jest naturalny materiał, no to lepiej mieć troszkę luzu niż zbyt ciasne. Więc jak macie takie typowe 36, małe 38, to będzie dobra na Was.
No i oczywiście rozmiary są podane. Tutaj ma wiązanie, więc też fajnie, bo można sobie dopasować w talii. Jak troszkę jest luźniejsza, to właśnie można sobie, tak jak ja, troszkę związać ją w pasie, żeby tutaj ładnie ukształtować talię. Tak minimalnie pod biustem jest ta talia tu taka trochę wyższa. To nie jest takie nisko wiązanie, tylko takie troszkę właśnie już, zobaczcie, tam na przebiteczkach. Takie wyższe lekko. No i wiecie co? Ona ma tutaj oczywiście zamek, bo to się ładnie dopasowuje. I taka długość midi, jak widzicie, no bardzo, bardzo piękna sukienka i żal, żeby wisiała, więc zachęcam Was, bo naprawdę nie będziecie żałować, bo ja kiedyś tą sukienkę nosiłam nawet na różne konkursy szkolne, jak wyjeżdżałam z dziećmi i świetnie się sprawdzała, naprawdę. Ona jest na tyle właśnie taka luźna, że tutaj się człowiek nie spoci i fajnie, fajnie wygląda, naprawdę bardzo widowiskowo wygląda. I kochani, co chciałam jeszcze powiedzieć o tej sukience? No i oczywiście też cena jest śmieszna, bardzo tanie ją sprzedaję, mimo że to wcale nie jest taka zła firma, to jest pretty vacant. Jakaś vintage'owa sukieneczka taka, ale nie jakiś bardzo vintage. Pewnie podejrzewam, że z lat 2000 to jest sukienka, może 90. Ciężko tak do końca określić. W każdym razie bardzo Was zachęcam do tej sukieneczki, bo naprawdę jest ładna i szkoda, żeby wisiała. Aha, i to nie jest sukienka na duży biust. Jeżeli macie duży biust, to się w niej nie zmieścicie, bo ona jest tutaj skrojona pod biustem, czyli raczej no, coś takiego jak ja będzie dobre. Nie, powiedzmy, że to nie jest na pewno sukienka na osoby z dużym biustem, bo to nie ma gdzie wejść tutaj. Po prostu i ona nie jest elastyczna, bo to jest normalny materiał, to nie jest jersey, więc nie ma się gdzie rozciągnąć. Oczywiście wymiary w biuście też podaję. Moi drodzy, kolejna sukienka i tej sukienki chyba najbardziej mi jest żal, bo ją bardzo lubiłam i nawet była w mojej pierwszej czołówce. Jak ktoś oglądał mnie od zeszłego roku już, to właśnie w czołówce byłam w tej sukieneczce, ona jest przepiękna. Po prostu mam za dużo sukienek i trochę stwierdziłam, że muszę się pozbyć. Ta sukienka jest podobna do drugiej takiej miętowej sukienki, którą mam i którą teraz częściej noszę, bo jest może troszkę taka bardziej, troszeczkę dłuższa już. I no i chyba za dużo też mam sukienek w kropki, bo mam chyba już dwie czy trzy inne w kropki, więc stwierdziłam, że jedną w kropki mogę sprzedać. No i mam ten kolor w wielu wydaniach, więc no chyba troszkę za dużo, bo też po prostu nie mam kiedy już jej włożyć, tej sukieneczki. I to jest mojito rozmiar 36, typowe 36 moim zdaniem. Jest bardzo urocza i ona ma od spodu bawełnę, co jest super, bo wiecie co, ten wierzchni taki, widzicie, taki półprzezroczysty materiał, to jest sztuczny, ale właśnie cały spód jest z bawełny i to jest świetne, bo ona w ogóle się w niej nie pocicie, jest bardzo leciusieńka i w ogóle byłam kiedyś w niej na weselu też, chyba na poprawinach, tak. I jest tak wygodna, tak przewiewna, w ogóle nie czujecie, że macie jakąś taką wizytową sukienkę na sobie. Przewygodna i to właśnie taki troszeczkę styl pin-up, co jest świetne. Jeżeli lubicie taki styl, to mega sukieneczka i oczywiście też bardzo, bardzo tanio sprzedaję, także kochani, zachęcam. No i teraz będę przechodzić do spodni i bluzek. Przepraszam, jeszcze spódnice. Kochani, no i tak. Mam dwie spódniczki do pokazania Wam. Chyba tam jest więcej trochę na moim Vinted, ale pokazuję Wam teraz takie na bieżąco letnie. To jest spódniczka, którą kiedyś miałam w stylówkach wiosennych w zeszłym roku. Jest świetna, bardzo fajna, ale jest na mnie już troszkę za krótka. Już aż tak krótkich spódniczek raczej nie noszę, jak już to spodenki takiej długości. Ale ma piękne wzory, zobaczcie sobie. Naprawdę, no oczywiście może się komuś nie podobać, ale ma śliczne wzory. I ja ją troszkę, to jest M-ka, ja ją troszkę zwęziłam w pasie, tu ma takie zrobione dwie zaszeweczki, bo ponieważ to jest M-ka, to była na mnie w pasie po prostu za luźna. Ale oczywiście, jak ktoś będzie miał trochę za mało, to tutaj 2 cm właśnie z tych zaszewek można sobie to rozpróć, co ja tu zaszyłam i będzie trochę szersza w pasie. No i ona ma z tyłu zameczek i to jest Big Bok. Big Bok rozmiar M. Naprawdę super miniuweczka w ślicznych kolorach. No i mnie się bardzo spodobały te kolory. Naprawdę zakochałam się w tej spódnicy wtedy, jak ją kupiłam. No ale już stwierdziłam, że aż tak krótkich jednak nie będę już nosić, więc może dla kogoś młodszego albo kogoś niższego, dla kogo troszkę ta spódnica będzie dłuższa po prostu. No i kolejna spódnica, którą sprzedaję głównie ze względu na długość, bo na krój. Krój i długość, bo ona jest taka przed kolano,
jeszcze bardziej trochę w stronę mini, ale jest, ja jak już wiecie, nie przepadam za takimi węższymi krojami spódnic i no i po prostu ja się w tym nie czuję stuprocentowo dobrze, natomiast sama spódnica jest świetna, jest taka artystyczna bardzo, ona jest w takim stylu Desigual, chociaż to nie jest Desigual, to jest St. Martin's, więc też fajna firma, niby rozmiar 34, ale moim zdaniem to jest bardziej 36, bo ona jest dla mnie dobra, a nawet trochę luźna w talii tutaj. Także raczej to jest 36 według mnie. No i mi się bardzo podoba jej styl. Ona ma w sobie i wiskozę, jakieś trochę sztucznego, trochę bawełny, różne, bo to jest różne materiały, bo ona jest właśnie jakby skrojona z różnych materiałów. To są takie fragmenty tkanin, ale pięknie dobranych kolorach. Jeśli Wam się spodoba, to naprawdę jest tanio. No i oczywiście zawsze troszkę można ze mną negocjować, jeśli chcecie zapytać o niższą cenę, to się nie krępujcie. No jeżeli coś... W przypadku tych butów od Prady raczej nie będę zniżać już ceny, bo ta cena, która teraz jest za te buty, to jest już i tak cena poniżej tego, za ile ja je kupiłam. Także, no i myślę, że to jest naprawdę bardzo niska cena, jak za takiej jakości buty. Także, no na pewno tych butów już nie spuszczę z ceny. Natomiast inne rzeczy jak najbardziej można jeszcze się targować tam, nawet o złotówkę. Jak najbardziej. Kochani, no to teraz bluzki. Moi drodzy, jedna bluzka, dwie bluzki jedwabne mam dla Was. To jest moja taka bluzka, która była w stylówkach Safari, właśnie z jedwabiu. Jest przepiękna, tylko wiecie co, ona jest na mnie już tutaj minimalnie troszkę taka... Czuję, że jest trochę za wąska, no nie czuję się tak super komfortowo w niej. To jest 36 niby, więc jak najbardziej, ale na 34 też będzie dobra. I oczywiście to jest bluzka do stanika, do biustonosza, bez ramionczek, bo tutaj mamy dekolt amerykański z pięknymi takimi guziczkami z tyłu. No i ona ma tutaj też taką jakby aplikację na sobie. I z tyłu jest gumka, więc w sumie tu się dosyć rozciąga. Tylko powiem Wam, że chyba po prostu jakoś tak mi nic do niczego, do mojego stylu nie spasowała i trochę się czułam w niej już minimalnie tutaj za wąsko i dlatego stwierdziłam, że ją po prostu odsprzedaję, bo ją bardzo rzadko nosiłam. Ale uważam, że jest prześliczna. Jak komuś się spodoba, to uważam, że to będzie super zakup, bo jest bardzo właśnie w super stanie i pięknie rozświetla cerb. Ma taki właśnie taki kolor ekry, ale bardzo fajny, taki rozświetlający. Dobra. To jest kolejna rzecz i kolejna bluzka to jest rozmiar M. Ona wygląda tutaj na małą. Ja nawet jej nie będę wkładać, bo źle w niej wyglądam. Bardzo mi się ta bluzka kiedyś spodobała. Myślałam, że ją przerobię po prostu, bo ona jest na mnie tutaj w biuście za luźna jakby. Ona jest po prostu jakby tak ze skosu krojona, ale tak tylko wygląda, że jest mała, bo po włożeniu ona powinna naprawdę fajnie leżeć. I to po prostu musi komuś spasować taki krój. Przepiękny jedwab naturalny, no jestem zachwycona po prostu tym wzorem na tym. To jest raczej, wydaje mi się, że dla blondynek kolor, oczywiście może ktoś lubić takie po prostu kolory, ale taki raczej dla blondynki. No i jest przeboska i w ogóle to jest Butterfly by Matthew Williamson, więc świetna marka też. To jest właśnie raczej 38-40 rozmiar. I ma przepiękną aplikację. To jest w ogóle nic nie zniszczone, nic nie uszkodzone. To jest taka mega elegancka, prześliczna bluzeczka do jakiejś eleganckiej spódnicy, do spodni jedwabnych, czy do spodni ze lnu też pięknie by wyglądało. I ma wiązanie, gdyby troszkę było luzu w pasie, to można sobie jeszcze tutaj dopasować właśnie tą piękną wstążką, która jakby wychodzi z tej aplikacji. No i zobaczcie w ogóle na zdjęciach tą aplikację, ona jest prześliczna po prostu. Tak mi żal tej bluzki, że ona leży, że może komuś z Was się spodoba i może na kogoś będzie dobra. Mam nadzieję, że kogoś zachwyci ta bluzka, bo mi strasznie szkoda jej, że ona leży. Taka projektancka bluzka i z jedwabiu w dodatku. Kochani, jeszcze jedna bluzka, która była w moich stylówkach. Jest na mnie minimalnie za wąska. To jest Zara Woman, rozmiar S. Tu jest doszyty na środku, tu taki dosyć głęboki dekolt był. Jest doszyty zatrzask, żeby dekolt się bardziej zapinał, widzicie? Ma fajną taką tutaj jakby taką koronę, taką falbaneczkę przyszytą i wiąże się pod szyją i to jest 100% wiskoza. Ma bardzo fajne rękawki, takie lekko tutaj nie wiem, czy podrzucone, czy jak to nazwać.
Świetna, naprawdę. Śnieżno-biały kolor. I wiecie co, trochę jest za wąska na mnie. Stwierdziłam, że to nie wygląda dobrze, bo się trochę rozchodzi tu na biuście i no raczej to jest 34, więc jeśli macie 34 i podobają się Wam takie eleganckie bluzki z takich bardzo przewiewnych, lekkich materiałów, to Wam bardzo polecam tą bluzkę, bo oczywiście, jak wszystkie, jest bardzo, bardzo tania i naprawdę wygląda bardzo elegancko i ładnie. No i polecam Wam bardzo tą bluzkę też. To teraz sweterek. Właśnie bluza. Wiecie co? Mam taką bluzę vintage'ową. Jest w kolorze jeansu i ona, tutaj będę ją mierzyć do takich jeansów, które zaraz też Wam pokażę. Z świetnymi rękawami, takimi na lata 80. Teraz są bardzo modne te rękawy, takie szerokie i zwężane na końcu, z takimi bufami jakby. No i w ogóle ona ma taki kurtkowy jakby krój. Tu jest w ogóle jeans w tym miejscu, taki trochę elastyczny. Tak? Dobrze mówię? Tak, taki lekko elastyczny jeans. Cieniutki. No i to jest taki ściągaczowy jersey, to jest taki swetrowy jakby materiał i ma taki przecierany jeansowy kolor. No ten kolor naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. No i zobaczcie, jakie ma bardzo fajne zatrzaski, takie oldschoolowe jakby na tym jeansowym panelu tutaj. Także naprawdę bardzo fajna bluza. To jest niby 34-36, na mnie jest dobra, ale ja po prostu tak rzadko noszę jeansy, a jak noszę jeansy, to zazwyczaj do Ramoneski albo do jakiejś takiej całkiem innego typu stylówki, że po prostu stwierdziłam, że nie ma co, bo ani razu tej bluzy nie miałam na sobie, mimo że bardzo mi się podoba. Ale po prostu, no wiecie jak to jest, czasem coś mi się tak podoba, jest taki fajnym stylu vintage'owym, ale po prostu no potem to się nie sprawdza u mnie w szafie, bo ja preferuję bardziej takie kolorowe rzeczy albo rzeczy w innym stylu po prostu. Natomiast to jest takie fajne do jeansów właśnie. I myślę, że to się komuś bardzo przyda i to jest w świetnym stanie, naprawdę. To jest bawełna, bardzo taka przyjemna w dotyku i, no i super wygląda. Można użyć właśnie jako kurtkę, jako bluzę, zapiąć, rozpiąć. Na różne sposoby to można nosić. Także polecam też. Bardzo dobrej jakości rzecz. No i ostatnie z takich swetrowych rzeczy to sweter z lnu. Gérard Darrel Paris, rozmiar 2, czyli to jest coś takiego 36 raczej, 30, tak, 36. Ja go miałam w jednej stylówce z takimi pistacjowymi spodniami, pokażę Wam tam przebiteczkę z tej stylówki. Jest świetny, jest bardzo przewiewny, ma piękny kolor i ma przepiękne takie detale tutaj, może mi się uda Wam to pokazać, takie jakby ażurowe na łączeniach, na szwach. Naprawdę mega jakość rzeczy. I w bardzo dobrym stanie. I to naprawdę czuć, że to jest len. To jest takie lejące, takie bardzo przewiewne. Już Wam mówię. Len 90% i 10% sztucznego w tym jest. Można prać w pralce, co ciekawe. I naprawdę piękny kolor zielony. Piękny. Wiecie co, ja po prostu takich luźniejszych swetrów nie bardzo lubię. To nie, też nie do końca jest w moim stylu. Mi się bardzo podobał ten sweter. Jakby z idei. Sam sweter mi się podobał. Ale de facto te rzeczy mi się jakoś nie sprawdzają w mojej szafie. No ale to właśnie szkoda, żeby to leżało, bo to jest tak świetny materiał i w dotyku, i wygląda przepięknie. Także jak ktoś lubi taki trochę bardziej sportowy styl i mega dobrej jakości rzeczy markowe, no to polecam serdecznie Wam ten sweter, bo jest naprawdę świetny, świetny, świetny. Dobra, ostatnie rzeczy w tym holu to będą jeansowe rurki z wysokim stanem. Firma 157 i to jest raczej typowy 36 rozmiar, cienki jeans to jest, elastyczny, ale nie jest taki elastyczny, że sama guma. On w dotyku jest bardzo, bardzo przyjemny i mięciutki. No i całkiem fajne to są jeansy, w takim klasycznym jeansowym kolorze, niby lekko takie przecierane, ale w ogóle nie mają żadnych jakby dziur i tak dalej, czyli takie bardziej klasyczne, w bardzo klasycznym kolorze i wydaje mi się, że takie jeansy to są takie właśnie typowe spodnie, które noszą francuski. Klasyczny kolor jeansu, taki ciemniejszy, taki szykowny właśnie kolor. No i fajne są, tylko wiecie co, powiem Wam szczerze, że ja bardzo rzadko noszę jeansy. Ja noszę jeansy naprawdę raz na miesiąc, albo rzadziej. No i mam lewisy, które co prawda są z niższym stanem, ale lepiej na mnie leżą, zdecydowanie. Akurat na mojej figurze. No i w ogóle lewisy mają świetną, świetną jakość, nieporównywalną. No i po prostu lepiej się w nich czuję, więc no jedne takie lewisy w podobnym mam kolorze, więc zupełnie mi to wystarczy, skoro noszę je raz na 2 miesiące. No i mam takie jasne rurki, przepraszam, jasne mom jeans z wysokim stanem, nieelastyczne, które też czasem mi się zdarza nosić i lubię je.
No i to jest właściwie wszystko. Wszystkich innych spodni typu jeansowego w zasadzie nie noszę i tylko leżą. I stwierdziłam, że szkoda tych spodni, bo naprawdę są takie fajne na lato, cieńsze, na wrzesień też będą fajne, wygodne i takie spoko, modne teraz z tym wysokim stanem rureczki, także jak ktoś chce, to zapraszam do kupienia, bardzo tanio będą. No i ostatnia rzecz to moje jeansy, Boże, moje skórzane dzwony czarne. To są takie dzwony, nie dzwony. One mają takie dzwonowate nogawki, ale one nie są bardzo szerokie dzwony. To są takie na pograniczu prostych nogawek. Trochę dzwonowato wyglądają, bo one mają taki szykowny krój na dole. No i tutaj mają takie zaszeweczki. W bardzo dobrym stanie są te spodnie. Z grubej skóry. Świetne będą na jesień. I to jest rozmiar 36, ale mały. Czyli, no tak, ja mam kobiece tutaj pupę i biodra, więc na mnie są bardzo mocno napięte i nie jest mi z nich, zbytnio wygodnie, ale moim zdaniem wyglądają super, więc jeżeli oczywiście sobie popatrzcie dobrze na rozmiary, jak coś, ale naprawdę są eleganckie, są w świetnym stanie i też bardzo, bardzo taniutko je sprzedaję. Jak na skórzane spodnie vintage'owe, no to jest naprawdę bardzo tanio, także zachęcam Was też serdecznie. No i w zasadzie wszystkie te rzeczy są naprawdę niedrogie i naprawdę bardzo dobrej jakości. To są same takie rzeczy, które ja albo bym nosiła, albo nosiłam wręcz, albo kupiłam, bo mi się tak podobały, mimo że nie były dobre, co jest oczywiście trochę głupie. Ale no dlatego teraz możecie skorzystać. Także serdecznie Was zapraszam na moje Vinted. Oczywiście link do Vinted i mój nick na Vinted jest podany w opisie filmu. Także kochani, na dzisiaj to tyle. Niedługo zobaczycie relacje z mojego pakowania się na wakacje i co zabieram, jakie rzeczy z second handów ze sobą zabieram, jak się spakować do mini bagażu w ogóle, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, także zapraszam Was już teraz na to. No i będzie program o biżuterii już niebawem, być może będzie tam kilka dni przerwy w programach, bo jadę na tak zwane mini wakacje, a później pokażę Wam już coś kolejnego, jakieś hole lumpeksowe. Kochani, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam.